Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Najpierw wzory strukturalne pięciu alkanów o wzorze sumarycznym C7H16. Podaj ich nazwy systematyczne. C7H16, jeżeli chodzi o łańcuch prosty, to oczywiście jest heptan. I od niego zaczynamy. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Uzupełniamy wodorami. I nazwa po prostu heptan. I to tyle, jeżeli chodzi o prosty łańcuch. Teraz będziemy już działać na heksanie. Czyli do szósteczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Będą takich dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A teraz dlaczego? Już Wam tłumaczę. Ponumerujmy to sobie. I jeżeli dalibyśmy to do jedynki lub szóstki, to mielibyśmy oczywiście to samo, co mamy tutaj. Łańcuch główny byłby co prawda tutaj zakrzywiony, ale i tak byłby prosty. Sięgałby na 7 atomów węgla. Więc tutaj jedynka i szóstka odpadają. Jeżeli weźmiemy sobie dwójkę, a zrobimy to, to automatycznie odpada nam tutaj piątka. Dlaczego? Otóż, bo jakbyśmy to dali z tej strony, to wtedy numerację zaczynamy od tej strony, gdzie mamy najbliżej podstawnik. Więc jak zaczynamy numerację od prawej, to tu i tu mamy to w dwójce. Dlatego mamy w tym miejscu i będzie to w trójce. Dlaczego? Bo znów, jakbyśmy dali z tej strony, to będzie 3, a jakbyśmy dali tu, no to wtedy zaczynamy numerację od prawej. I wtedy też byłby na trójce. Możemy sobie to teraz wygumować, dopisać atomy węgla, czy to do góry, czy to do dołu, to już jak wolicie. I uzupełniamy znów wodorami. Ponumerujmy sobie znów atomy węgla. Tu jest 1, 2, a tutaj jest 1, 2, 3. Czyli tutaj do dwójki, do drugiego atomu węgla mamy grupę metylową, czyli będzie to 2 metylo. I teraz w łańcuchu głównym mamy 6 atomów węgla, czyli jest to heksan. Natomiast tutaj będziemy mieć 3 metylo heksan. I to tyle, jeżeli chodzi o takie rysunki, w których mamy 6 atomów węgla w łańcuchu głównym. Teraz przejdziemy sobie do pentanu i będziemy mieć ich 3. I dajemy grupę etylową do trzeciego, bo jest akurat po środku, tutaj do drugiego. Jakbyśmy dali z tej strony, a z tej strony usunęli, to tak czy siak pamiętajcie, że to jest w drugim, bo wtedy odliczanie zaczynamy z tej strony, a tutaj podzieliłam na 2 i 3. No to teraz wodory. No to teraz jeszcze tylko nazwy. Będziemy tutaj mieć 3. Grupa jest etylowa, czyli etylo. A w łańcuchu głównym mamy 5 atomów węgla, czyli będzie pentan. Dalej. 2 etylo. Pentan. A tutaj inaczej. 2 3
D. I tutaj mamy dwie grupy metylowe, czyli metylo. Pentan. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.